Hej, cześć, witajcie. Ja jestem Sprinter, to jest kolejny odcinek Zagrajmy. Nie, tym razem pierwszy odcinek z serii z Don't Starve'a. Na dodatku Region of Giants. Jeśli nie chcesz shipwreck, to shipwreck może będzie potem. Zobaczymy, jak się wam spodoba ta seria. Nie zwlekając, pokażę wam, jakie mody mam, bo sobie grałem tam jakieś... Znaczy, dawniej grałem w Don't Starve'a, teraz kompletnie nic nie pamiętam. Znaczy, prawie kompletnie nic. Więc tak, na pewno będzie to. To pokazuje życie i takie tam rzeczy. Statystyki tutaj są. To jest muzyka jakaś. Mam nadzieję, że nie jest objęta prawami. Tego nie chcę, bo to jest shipwrecked. Mam nadzieję, że nie jest. Nie, tak. O. Mam nadzieję, że to nie jest objęte prawami autorskimi. Kolejne to jest. Albo w sumie włączę sobie to. Kolejne to jest Where is my Buffalo? To jest. Pokazuję na minimapie, gdzie jest bawu i chyba coś jeszcze. Czy nie, chyba tylko tyle. Pokazuję po prostu, o, żeby tego nie zgubić. No, to cancel, bo to już zaplayowałem i stworzę sobie postać. Nowa, oczywiście, Region of Giants. Charakter, jakie mogę charaktery zrobić? No, całkiem sporo. O, ciekawe jestem, co to jest. Dobra, ale chyba wezmę sobie Winstona, tak? Wilston. Apply. Świat będzie defaultowy, nic tu nie będę zmieniał. Start, zaczynam. Czy chcesz zrobić świat kompatybilny z Shipwrecked? Tylko Shipwrecked, kompatybilne mody z Shipwreckedem będą funkcjonowały. Nie, ja chcę samo Shipwrecked. Nie wiem, jakby to się kombowało, whatever. Ale tak, tworzy nam się świat. No i co? Ja nie pamiętam kompletnie nic, prawie nic, prawie kompletnie nic. Napiszcie mi, czy jeszcze jakiegoś moda tam mam włączyć, bo tam było jeszcze na żarcie, tak jakby był mod, który pokazywał ci, jakie statystyki daje dane żarcie, oraz był mod, który pokazywał, że w garnku, co się stanie, jak włożę coś i coś do garnka, żeby, no wiecie, o co chodzi, żeby było po prostu. Na początek możemy zbierać kwiatki, ale chyba nie będziemy. O, tak się z tym steruje. Dobra, ja nawet nie pamiętam, jak się tym steruje. Zbieram na początku prawdopodobnie patyki, bo z patyków prawdopodobnie się robi różne inne rzeczy. Przyda nam się, co się nam przyda? Krzemień się nam przyda. Oj, krzemień i siekierka. Znaczy krzemień, żeby zrobić siekierkę. I patyki oczywiście. Żarcie już biorę. Patyków na razie chyba nie będę brał, gdyż ponieważ... Tabem się włącza? Tak, tabem. O, czerwony. A, wezmę sobie. Ciekawe, co on robi. A, bo wyłączyłem sobie te. Ostatnio grałem na właśnie tym modzie, co pokazywał statystyki do żarcia. Teraz kompletnie tego nie pamiętam i nie mam włączonego, więc nie wiem, co on robi. Więc jak go zjem, to pewnie umrę, ale to nic. Mamy jesień, dobrze. O właśnie, to pokazuje ten modzik. Czyli w sumie ile zabije, bo pamiętam, że to pokazuje, że Krampus jest, że jak się zabije 38 niewinnych stworzonek, to Krampus się pokazuje. Oraz co to? Co to jest? Nie pokazuje temperatury, dobra, to nic. Co to jest? Nie mam żadnego pojęcia, co to jest. O, Dinek mi napisał. O kurde, Dineczek pozdrawia YouTube'a. No to my też go pozdrawiamy. Ale co to, nie wiem, co to za statystyka. Dobra, to nic. Na początek musimy krzemień. Krzemień, żeby wykopać te. Drzewka. I oczywiście, co my tu mamy w ogóle? Zbieraj to. Co my tu mamy? Chyba, że WSD chyba mi się będzie lepiej chodziło. Do campfire, do pierwszego ogniska. W sumie przez chyba pierwsze 3-4 odcinki będę szukał miejsca na bazę. Nie, przez 2 odcinki. Może przez 2 albo nawet przez 1. Będę szukał miejsca na obóz. Dopiero po tym zrobię sobie kamienne ognisko, a na razie będę robił te drewniane. Dobra, co trzeba pierwsze? Pierwsze oczywiście axe. Pikax potem się zrobi, to trzeba, i tak nie mamy surowców na kolejny. Miałem jeszcze poprzednio tutaj plecaczek, który mi naprawdę pomagał. Teraz to jest takie trochę trudniejsze. Tych kwiatków na razie nie zbieram, bo one dodają chyba sanity, jeśli się nie mylę. A jak będę miał mało sanity, czyli tego tak jakby, jak to się nazywa? No, mózgu to wtedy dopiero będę je brał. Żeby po prostu nie umrzeć z... Nie wiem, od wygłupienia? Nie wiem, choroba psychiczna, cokolwiek. No, żeby nie umrzeć po prostu z choroby psychicznej. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. A nasionko, daj mi to. Sobie upiekę. Tutaj jest kolejny grzyb czerwony. Może jak się upiecze, to wtedy będzie bardziej jadalny. Bo pamiętam, że jakieś tam dawały sanity, jakieś tam odbierały życie. Jak to wygląda mapa? Tutaj są te, tutaj są
groty królików, czy nory królików. Chciałbym się osiedlić przy norkach królików, ponieważ to jest właśnie, to jest strasznie dobre, bo cały czas jest żarcie, mięsko. Mięsko jest bardzo fajne. Kto nie lubi mięsa? A szczególnie w tej grze. Tutaj na pewno zrobię sobie wędzarnię i będę wędził sobie mięsko, bo ono ma dużą datę ważności. Przez co mi się nie zepsuje na zimę. Tak, wzięło nam jesień. Wzięło nam jesień, tak, to będziemy mieć od razu jesień. Dobra. Znaczy zimę po jesieni. Bo czasami mnie respiło w wiośnie, to jest okropne, że, bo jest później lato, a nienawidzę lata. Zawsze ginąłem na lecie. Nawet z modami po prostu. Dobra, chyba mam wystarczająco rzeczy. Nie, w Don't Starve nigdy nie ma wystarczająco dużo rzeczy. Chyba zwiększę ten. Głośność. Tu nie mogę? Nie mogę. Wiecie co, zwiększę w mikserze. O. Tak do 30. A, coś w tym stylu. Chociaż nie wiem, czy jest za głośno, czy nie. Tak 25 dam. Oj, chodź tu. 27. Dobra. W ogóle, kiedy będzie Terraria Otherworld? Tak. Bo coś było, coś miało być, chyba że w 2017 czy coś. Mam zamiar od razu ją nagrywać, kiedy wyjdzie. O, wezmę sobie jeszcze marcheweczkę. Ile mam żarcia, ile mam głodu. O, i tędy. W sumie wszystko tu upiekę. Teraz zbieram rzeczy i dopiero będę je piekł. No, zastanawiam się też, jak się przyjmie ta seria, gdyż ta gra nie jest tak bardzo dynamiczna jak Terraria. W sumie Terraria nie należy do jednych z najbardziej dynamicznych gier. Trzeba przyznać, ale jestem ciekawy, jak będzie się oglądał Don't Starve. Chciałem jeszcze tego Don't Starve, ale nie jest aż tak dynamiczny jak, no właśnie, zaczynam się powtarzać. Nie jest tak bardzo dynamiczny jak Terraria, przez co może mieć mniejszą oglądalność. Tak samo jak z Rimworldem w sumie będzie. Pewnie będzie tak samo jak z Rimworldem. Ale to się okaże. Możecie mi napisać w każdym razie, w tym, w komentarzu: weź, ty nie umiesz nagrywać takich gier, wyjdź, nie wracaj. No w sumie, to bym się nie obraziłbym się, wiecie? Każdy człowiek jest do czegoś innego stworzony. Ja może jestem stworzony do właśnie nagrywania innych gier, a może nie jestem w ogóle stworzony do nagrywania, nie wiem. Znaczy, chciałbym być stworzony do nagrywania, bo to jest naprawdę super rzecz. Ale się zobaczy. I napiszcie mi jeszcze propozycje. Napiszcie mi, jakie propozycje jakie gry mam nagrywać. Czekajcie, bo ja nie mam tego drewna. Mam na ten? Mam na ognisko, dobra, całe szczęście. Ale jeszcze trochę sobie pościnam tych drzewek. O, i jeszcze napiszcie mi, czy wiecie, co to jest Don't Starve. Czy ja muszę mówić ten. Czy ja muszę mówić, co ja robię i w ogóle. Znaczy, będę mówił, co ja robię, ale co zrobić, żeby przetrwać i w ogóle. Napiszcie mi to, ale chyba powinniście ogarniać. W sumie ja sam nie ogarniam, no to jak ja wam mam mówić, jak co robić, nie? Też mogę nagrać Europę, jakbyście chcieli. Chociaż ktoś ostatnio mi pisał, żebym nagrał Europę Universalis 4, ale ta gra jest mało dynamiczna zbytnio, a ja się nie czuję dobrze w dynamicznych mapach, Boże, mapach, grach. Gdyż wiecie, do takich dynamicznych map trzeba, Boże, do mniej dynamicznych gier trzeba tak wytężyć swój mózg i trzeba coś gadać, tak cały czas leć tą wodę, tak jakby rozmawiać. A w tym nie jestem zbytnio dobry. Noc. Dobra, jeszcze sobie zetnę to drzewo i tutaj postawię ognisko. Rób to. Tutaj. Opla, jest, dobra, przeżyłem. Oj, rozwaliła się siekierka. Dobra, zrobię drugą. Tak samo jak z tym pickaxem. Tylko żebym teraz tego nie miał. Tylko żebym nie miał enta, czy jak ten się nazywał. Nie, nie powinien się pojawić. To dopiero w lasach. Opla. Trzeba wszystko upiec. To ponoć dawało strasznie dużo rzeczy. Chyba tak. Kuk. O, właśnie, to jest mod, chyba O się wyłączał, nie? G? Nie pamiętam. O, ej, można kręcić kamerą. Wow. Czekajcie, nie, to było tak. O, tak było. O, tego zapomniałem o tym w ogóle. I tak, ten mod, który zrobiłem, pokazuje. Czekaj, mogę już to? Nie mogę z tym. Z czym ja mogę zrobić to? Chyba z nasionami. Nie. Dobra, to ten mod pokazuje po prostu, żeby wszystko można ładnie. Pokazuje takie plusiki, na których można stawiać różne ogniska, różne ściany. Żeby to wszystko ładnie geometrycznie wyglądało. Dobrze, geometrycznie. Wszystko wygląda geometrycznie. A bardziej tak.
Symetrycznie, o, brakowało mi tego słowa. W sumie to zjem tego grzyba. Co się może stać? Nie wiem, co się stało. Czekać, bo ogniska nam przygasa. Dogrzaję go trochę. O, niepotrzebnie, jak już się kończy ten. Kończy się. Noc. W sumie niepotrzebnie to zrobiłem. Dobra, jeszcze upiekę, co mogę. W sumie piec to mógł, powinienem tak przy końcu tego, przy końcu daty ważności, ponieważ oj, zlagowało, albo się sejwuje. Powinienem przy końcu daty ważności, ponieważ jak się piecze, to tak jakby ta data ważności od nowa się robi. Czyli przynajmniej się trochę redukuje, że jest jedzenie tak jakby nowsze? Coś w tym stylu. Dobra, żebyśmy nie krężyli w kółko. Tutaj jest ścieżka, powinienem w ogóle ścieżkami chodzić. Tak, na początku od razu powinienem to zrobić. Muszę chodzić ścieżkami. A zjem se to, se zjem karota chyba. No. Om nom 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 nom. Dobra, do pełna. I lecę do przodu. W sumie też fajnie by było przy kamiennych się osiedlić, gdyż przy kamiennych... bo kamień nam jest trochę potrzebny. Oraz chyba w kamiennych jest lód, który jest potrzebny do lata, jeśli się nie mylę. O, jeszcze tam ktoś powiedział, że nie, zagraj sobie na podstawowym. To od razu ci powiem, dlaczego nie wziąłem podstawowego. Gdyż w podstawowym jest jeszcze mniej elementów niż Region of Giants. A to się wiąże z mniejszą dynamiką gry i ta gra by była jeszcze bardziej dynamiczna, bo trochę bardziej po prostu nudnawa. Wiesz, ale co to, krecik? Krecie, ty głupi, zabrałeś mi to, nie, nie chcę cię bić. Nie, żarcie, kamień będę jadł. Zabrał mi krzemień. Potrzebny do kill-offa i reszty. Gdzie jest w ogóle jakiś kamień? Tutaj był jeden chyba, tak? Tutaj jest jeden, ale on... To nie jest zbytnio dużo na ognisko. Kurde. Nie chcę być tylko takim tym, tylko takim... Jak on się nazywał? Włóczykijem, co nie ma żadnego domu. Nie chcę nim być, chcę się gdzieś osiedlić, tylko kurde nie ma nigdzie bazy do tego miejsca. O, mackowy biom, tam na pewno nie chcę iść. Co to jest? Aha, zepsuta chata, tak? Przejdę się, już macka weźmie mnie? Weźmiesz mnie, macko? Nie weźmiesz. O, kokon, nice. Ej, tu dużo kamienia jest, o nie, tego nie chcę. To chyba jak ten kamień się rozwalał, to coś złego wypadało z niego, nie? A w sumie rozwalę, zobaczę. Co tam jest? O, nie, to jest zejście na dół. A, okej. To w sumie mamy blisko zejście na dół, jeśli byśmy się gdzieś tu osiedlili. O, tu widzę, że są pszczoły. W sumie tam na dole było okej. To jest kolejny biom mackowy, o Jezus Maria. Nie wiem, jak on się nazywa, mówię go mackowy, bo tam macki po prostu biją strasznie. O, przydałby się jeszcze jakiś biom naprawdę z kamieniami. Bo wygląda mi to na dobrą bazę. Wygląda mi to na dobrą bazę, znaczy dostateczną, która spełnia moje wymagania. A jeszcze... Oj, co to? Oj, włączyłem. Jak to wyłączyć? Jak to wyłączyć? To się samo wyłączy? Włączyłem tyldę. Jak to wyłączyć? Arr. O, press control. Aha. Jestem głupi. Okej, okay, tam by był na górze jeszcze jakiś kamień. W sumie go zbiorę, to tak... Żeby już potem nie błądzić za tymi kamieniami, gdy będę się chciał osiedlić. Oj, co to? Nitra. Na razie nitra mi się nie przyda. Ale to przydałaby się temperatura. Ale nie, w sumie jest specjalny ten termometr. To by było strasznie duże ułatwienie. W sumie tu chyba nie będzie deszczu, nie? Deszcze są później. O, wezmę sobie trochę tych. Bo mi sanity spada, wezmę sobie trochę kwiatków. Ale deszcze chyba później spadają, nie? Tak bardziej w wiosnę, nie w jesień. W jesień to nie ma żadnych chyba. Bo jeśli tak, to będę musiał parasol sobie zrobić. Nie no, tutaj jest tak fajnie. Tylko wszędzie daleko. Wiecie co, chyba tutaj gdzieś się ulokuje. Tu jest żarcia dużo, tych dużo, drzewa jest dużo. Tam nic nie ma, zejdę sobie troszeczkę na dół.
Może na dole. Jeszcze wioska, wioska świń. Zapomniałem o tym, wioska świń by było fajnie. Jakbym to znalazł. Tam nic nie ma. No to jedyne to mogę... Patrzcie się, mogę sobie tutaj przejść. Tutaj coś może być ciekawego, albo tutaj. O, tutaj już byłem niestety. Ale zrobiłem już kółeczko. Nie umiem grać do starwa, tak wam powiem. Jestem niezdecydowanym człowiekiem, więc zakładanie bazy to jest jeszcze bardziej, jeszcze trudniejsze. Jak w Terrarii po prostu na spawnie się głównie zakłada bazę, ponieważ to jest po prostu najbliżej spawna i w ogóle. Tak tutaj jak umrzesz, to już tracisz postać na zawsze. No chyba, że coś jakiś tam itemek się wzięło. Ale głównie to się umiera na zawsze. Dlatego... Aha, nie, jak się ten... Czekajcie, czy to było tutaj? Nie, to chyba... Nie, bo było takie jakby takie... Oj, nie, dobra, zjedz to. Zjem sobie to, a już jestem najedzony. Musiałbym coś wyrzucić. Kamienny. Tak, to jest kamienny? Tak, to jest kamienny. Lód tu jest. Czyli tu zakładamy bazę. To jest już pewne, idę już robić ognisko. Tylko zdążę? Zdążę czy nie zdążę? Okej. O, patrzcie ile borówek. To jest to. Kurde, muszę wszystkie zżerać. To nie chcę. Zasadziłbym sobie... Nie, to chciałbym tam blisko bazy. O, gdzieś tutaj. To jeszcze się zobaczy. A to jeszcze się rozglądnę. Przejdę sobie tak przy tym, przy dróżce, żeby było szybciej. Ale fajny dosyć świat się wygenerował, nie powiem. Nie jest najgorszy, ale też najlepszy nie jest. O, żaby tu też są, dobra. Oj. I wioska. Czy ona jest tutaj, czy jest... O nie, macki. A tu wioska, czy to jeden domek jest? Halo. Jeden zasrany domek, no szkoda. Ale ta droga musi gdzieś prowadzić. Ja wiem, że ta droga gdzieś prowadzi. Ja znajdę miejsce, w które ona prowadzi. Dlaczego to musi być... No... Mogliby zbudować jakiś most czy coś, naprawdę. Naprawdę, mogliby zbudować. O, co to? Co to jest? O, to są mechaniczne. Oj. Nie chcę przy mechanicznych. Oj. Tutaj się rozbije. Co to było? O, tu jest ten pad. To jest właśnie, o nim mówiłem, że on chyba jest potrzebny. Tak, on jest potrzebny. Jak zginiemy, to tutaj będziemy. Tylko taki walnie piorunek, ale będziemy mieć troszkę mniej życia niż zwykle. Ale bardzo chętnie to zrobię. Dobra, trzeba coś upiec. Ciebie zjeść? Nie będę nic piekł. Na razie nie będę nic piekł. Wiem, ciebie też. Nie wiem po co. O, nitra w ogóle mi się nie przyda. Na razie. W sumie to ją wyrzucę, bo tego jest strasznie dużo. A jak ktoś to pod ziemi się skoczy. W podziemiach jest cieplutko, w podziemiach jest fajnie. Science. Potrzebne nam jest złoto do science machine. Science machine jest ważne. Co tam jeszcze? Jak zrobić linę? Daj mi linę. Dasz jakoś zrobić linę w łatwy sposób? O, to pewnie przy science machine. Ale w sumie ja chyba nie zginę tak łatwo, więc... O, trap. Będę musiał dużo trapów tam stawiać. Dobra. Młotek, on jest potrzebny. Do czego był potrzebny młotek? Nie wiem, haha, do rozwalania tych różnych takich rzeczy. Dobra, w sumie już bym poszedł. Nie, jeszcze nie. Opa, to nam się nie przyda, nic nam się nie przyda. No to w sumie tak. Plecak by się przydało zrobić, ale plecak chyba się robi właśnie science machine, jeśli się nie mylę. Nie, plecak tutaj. Okej, morsztaw, dlaczego go nie mogę zrobić? Aha, science machine, no tak. Dobra, to w sumie jesteśmy tutaj. Dobra, przejdę sobie dalej. O nie, nienawidzę evil flowerów, one są straszne. Nienawidzę ich. Psuję moje sanity. Insanity, na 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 psychopathy, na 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 na. Insanity, na 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 captivity. A taki nightcorek, jakby coś nie wiedział. Dobra, przejdę sobie jeszcze tutaj zobaczyć co to jest, a później się wrócę. Bo tutaj może być wioska tych, wioska świń. A świnki są jakże fajne. Bronią cię i w ogóle, w sumie nie. Chyba... A czy środki one nie... O, szopek. Shop pracz. A z drogie girsy. A teraz tu jest jakieś większe pole. Dobra, nie chcę mi się już tam iść. A w sumie pójdę. A to korci naprawdę. Tylko potem strasznie będę miał długo do...
długo do... O, tu jest kolejne zejście w ziemię, dobra. I są świnki, jak wiedziałem. On to zawsze prowadzi do świnek. Dobra, to będę tutaj miał świnki. Trochę daleko, ale będę miał. W razie gdy... w sumie... Ja wiem, co się dzieje, gdy się zacznie kolejny sezon. Znaczy kolejna pora roku. Przybędą giganty. I w sumie myślałem sobie, że może by tak do świnek podejść. Ale świnki zginą, bo ten gigant jest naprawdę ogromny. Można go unikać. Dlatego zrobimy sobie chyba drugą bazę. Wiecie, zrobimy sobie gdzieś drugą bazę, jakąś wypadową, czy coś taką awaryjną. No, to by było całkiem dobry pomysł. Dobry pomysł nie jest zły. Tylko gdzie? Sądzę, że gdzieś przy świnkach. Tak, przy świnkach by było dobrze. O, a w sumie wezmę tą nitrę. Mógłbym też... Oj, żaby, tylko one, bo one są agresywne kiedyś. Tylko chyba wiosnę czy coś. Agresywna jesteś? Jesteś agresywna? Tak, jest agresywna. Dobra. Będę wiedział, że żaby są agresywne. I ten, gdzie to było? Tam teraz. Na prawo. To chyba przy świnkach zrobię. Wiecie, przy świnkach zrobię. Kolejny ten. Kolejny bastion. Kolejny bunkier. Będę tam tworzył bunkry. Ale najpierw przydałby się... W sumie jak będę szedł przez te kamienie... Nie, te kamienie są na dole. A to. Zbuduję dom i będę musiał iść po... Nie, w sumie idę po Science Machine. Idę po złoto. No w sumie ta nitra przydałaś mi się naprawdę. A w sumie nie muszę jej wyrzucać, bo... No nie będę jej musiał wyrzucać. Nie, to muszę zawsze zbierać. To muszę zawsze zbierać, bo się zawsze przyda. Nie będzie takiej możliwości, gdy to się nie przyda, bo to się zawsze przyda. Bo tego jest zawsze mało. Dlaczego wy jesteście oddzielnie? Aha, bo to są dwa sloty, dobra. Kamienie trzeba wykopać. Nitra będzie? Nie, ale złoto jest. Nawet dwa, jak bogato. Dobra, mamy to co trzeba. Teraz idziemy, tylko trzeba zawsze... O, tu jest kolejny. Nice. To może by już dwa razy zginąć. Jak fajnie. Jak fajnie, możemy zginąć. Yeah. Idziemy się zabić, chodźmy się zabić. Grupowa śmierć. Dawać, meetup śmierci. Jedziemy do Krakowa i tam idziemy ginąć. W sumie dobry pomysł. I tak każdy kiedyś umrze, prawda? Więc dlaczego by teraz nie zginąć? Oczywiście nie słuchajcie mnie, nie? Żebyście nie popełniali jakichś samobójstw. Bo na przykład jakiś desperat, czy ktoś mnie ogląda, że nie mógł sobie dziewczyny znaleźć, czy coś, czy że ten, że nikt go nie kocha i ten, myśli o samobójstwie. Nie, nigdy tak nie myślcie. Zawsze może być gorzej. Ale w sumie to też tak jest taka wymówka dla takich trochę głupich ludzi. Zawsze może być gorzej, ponieważ... No... Nie, to nie można tak mówić. Oj... Się otrułeś? Nie otrułeś się. Nie można tak mówić, ponieważ to jest gówno. To jest gówno argument. Zawsze może być gorzej. Ale zawsze może być też lepiej, nieprawdaż? Dlatego warto zmieniać się na lepsze. Dobra. Gdzieś tutaj. Tutaj. Tutaj albo tutaj. Ale albo tutaj. Ale tu jest Wormholm. Tylko gdzie ten Wormholm prowadzi? O Jezus, dreszcze mi przeszły, ciarki. Dobra. Gdzieś tutaj. Tutaj jest jedno. O, może sobie odkryję coś. Może sobie coś też odkryję. Kurde, nie podszedłem pod tam... Niepotrzebnie tam podeszłem pod te świnki. Ej, przydałaby się jakaś minimapa. Chyba w Together była jakaś minimapa. Czy tu nie można minimapy włączyć? Nie. A w Together była minimapa i to było chyba fajne. Albo nie, na modach była minimapa chyba. Ona się nawet przydawała. Dobra. Trzeba gdzieś, gdzie blisko są te. Bo w zimę nie będę mógł wychodzić z bazy, bo będzie mi zimno. Sorry za telefon. Mój telefon jakby, co? Dobra. Czas się rozejrzeć, zobaczyć co i jak. Gdzieś tutaj będę się, tutaj się rozbiję. To chyba może być ok. Dobra. To wiecie co? Ja już walnę tutaj ognicho. I powoli będę się z wami żegnał, gdyż 20, nawet 5 minut jest.
A nie sądzę, żeby to się komuś tak chciało oglądać. No. To jeżeli ten zacny, przecudowny film z tej jakże dynamicznej, wspaniałej gry zwanej Don't Starve na DLC, Don't Starve Together, nie, Legend of Giants ci się spodobał, daj łapkę w górę, napisz komentarz, powiedz dalsze serie, może odpowiedz mi na pytania, które zadawałem w ciągu odcinka, więc trzymajcie się i do usłyszenia. Hej, cześć!